problem. Mam problem. I czy w takim wypadku lepiej zapytać, co może mi doradzić przyjaciel, czy pozostać z tym problemem sam na sam? Ludzie pytają, po co spowiadać się przed kapłanem? Przecież można w zaciszu swojego pokoju spotkać się z Panem Bogiem, przecież Pan Bóg słyszy wszędzie. A może jeszcze lepiej, przy zachodzącym słońcu nad brzegiem morza, przecież tam jest lepszy klimat, żeby porozmawiać z Panem Bogiem. Po co cisnąć się do kościoła, stać w kolejce, aby później szeptać do kapłana swoje grzechy? Przecież kapłan jest takim samym człowiekiem jak ja i ty. Właśnie. Ale przecież ludźmi byli też apostołowie, Maryja, Matka Pana Jezusa, święci. I zauważmy, że Pan Bóg właśnie chciał takimi osobami się posłużyć, aby zrealizować swój plan zbawiania człowieka. Czy to nie jest dowartościowanie człowieka, mnie i ciebie, że Pan Bóg, mimo że może zrobić wszystko sam, chce działać przez nas, ponieważ widzi w nas ten potencjał, że możemy coś dobrego zrobić poprzez właśnie współpracę z Panem Bogiem. I nasz problem w patrzeniu na Pana Boga i kapłanów może wynikać z tego, że zwracamy bardziej uwagę na to, kim jest kapłan, niż na to, co dokonuje się w sakramencie pokuty. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Jedziemy samochodem, wydarza się wypadek. Samochód wpada do jeziora. Jesteśmy przytwierdzeni do fotela pasami, a obok nas siedzi sąsiad, z którym przed momentem się pokłóciliśmy. I ten sąsiad znajduje nóż i odcina nam pasy, abyśmy mogli się wydostać z samochodu i wypłynąć na powierzchnię. I czy w takiej sytuacji będziemy mieli żal do sąsiada, że to właśnie on uratował nam życie? Czy będziemy mieli radość z tego, że wypłynęliśmy na powierzchnię, zaczerpnęliśmy powietrza i żyjemy? Podobnie jest z sakramentem pokuty. Pan Bóg posługuje się kapłanem jako tym człowiekiem, którego chciał postawić na naszej drodze, aby nas uwolnić od grzechów, które nas topią, które prowadzą nas do duchowej śmierci. Warto się skupić na tym, w jakim stanie duchowym jesteśmy, niż na tym, kim jest ten konkretny kapłan. Ponieważ ten kapłan, który stoi na naszej drodze, jest posłany do nas od Boga, aby nas ratował, kiedy idziemy na dno z naszymi grzechami. Zastanów się, czy dzień przed śmiercią wolałbyś usłyszeć, jakie cyfry wygrywają dzisiaj w loterii? Czy usłyszeć słowa: Twoje grzechy są Ci odpuszczone. Bóg przyszedł na świat przez człowieka. Został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, zależał od pracy świętego Józefa. Skoro Bóg był zależny od człowieka, dla mnie nie jest problemem, aby uzyskać rozgrzeszenie od kapłana. Każdego z nas fascynuje moc i skuteczność w działaniu.